Ok, więc w tym filmiku chciałem Wam opowiedzieć trochę o pędzlach naturalnych i różnicy między tymi pędzlami a pędzlami syntetycznymi. I co mogę powiedzieć na temat, właśnie, pędzli naturalnych? Tutaj może zauważyliście: są różne pędzle. Głównie najpopularniejsze pędzle naturalne to są pędzle szczecinowe. To jest taka szczecina powiedzmy, bielona tutaj. Tutaj również jest pędzel szczecinowy, tutaj mamy filbert jakiś też szczecinowy, większy. I mamy taki też Egbert, czyli taki z długim włosiem, też szczecinowy pędzel. Tutaj wybrałem z mojej kolekcji takie ciekawsze trochę pędzle, lepszej jakości, żeby Wam pokazać. I teraz tak, tutaj mam z kolei pędzle też syntetyczne. Ten jest na przykład syntetyczny, jest widzicie taki bardziej miękki. Tutaj mam również pędzel syntetyczny, taki imitacja włosia mangusty i takie syntetyki, też jakieś okrągłe, jeszcze w osłonie, także takie pędzle syntetyczne. I co mogę Wam powiedzieć na temat różnicy między pędzlami, właśnie naturalnymi a syntetycznymi? Różnica jest taka, że pędzle naturalne mają taki naturalny, zostawiają taki naturalny ślad. On jest troszeczkę te Nasze ruchy pędzla, które są na obrazie, one są takie bardziej naturalne, takie postrzępione niekiedy. No, pędzle syntetyczne, tak jak ten na przykład. Widzicie, one zostawiają ślad takie bardziej plamy, takie jakbyśmy wzięli jakiś pędzel, powiedzmy, w programie graficznym i nim malowali, czyli wypełniają takie plamy jednolite, a pędzle właśnie też naturalne mają taki postrzępiony charakter i przez to te jakby ten dukt pędzla, te ślady są takie bardziej malarskie, można powiedzieć. Kolejną różnicą jest to, że pędzle syntetyczne z reguły są bardziej miękkie, one są takie, można powiedzieć, wręcz niektóre puszyste. No, mamy naturalne pędzle, również miękkie i mamy na przykład szczecinę, gdzie szczecina jest taka sztywna, tu jest akurat pędzel szczecinowy. Czyli tak, na początku, kiedy sobie malujecie i robicie pierwszą warstwę, to warto naprawdę używać pędzli szczecinowych. Czyli kiedy kładziemy farbę, pędzle szczecinowe są takie, no można powiedzieć, najbardziej kojarzą się z malarstwem olejnym, gdyż umożliwiają taką grubą fakturę, uzyskiwanie grubej faktury przez taką, no taką grubszą aplikację tej farby, gdyż one łapią jakby na palecie, widzicie sobie, bierzemy farbę, i one mają też coś takiego, dobre pędzle szczecinowe, tutaj na przykład są te pędzle, to one mają włosie na końcu rozdwojone. To się nazywa flaga, chyba, z tego co pamiętam, że każdy z tych włosów, ale to w takich lepszych pędzlach szczecinowych, on jest zazwyczaj na końcu rozdwojony. I to nam. Umożliwia takie złapanie przez to, że jest rozdwojenie końcówka pędzla. Jest bardzo mi taka mimo że to jest pędzel szczecinowy, to ona jest taka bardziej miękka i umożliwia złapanie, jakby chwycenie farby w te włosie. I przez to taka grubsza aplikacja jest możliwa. Ale później, kiedy już mamy położoną pierwszą warstwę, a malujemy na mokro. Czyli tam, powiedzmy, za jednym posiedzeniem, to warto jest używać już później miękkich bardziej pędzli, gdyż one te szczecinowe, już po jakimś czasie, kiedy już nałożymy warstwę farby, to one już zaczną tak drapać powierzchnię obrazu i niemożliwe będzie kolejne nakładanie farby. Tylko będziemy już tak skrobać tą farbę. Czyli na pierwsze podmalówkę, czyli te pierwsze warstwy w technice olejnej, no to polecam szczecinowe pędzle, a później im bardziej budujemy obraz na mokro tutaj muszę zaznaczyć kiedy na mokro pracujemy no to musimy już sięgać po pędzle bardziej miękkie w kolejnych warstwach i teraz tak z miękkich pędzli mamy oczywiście najtańsze i najpopularniejsze pędzle syntetyczne one z reguły są bardziej miękkie chociaż też traficie sobie na pewno w sklepach na pędzle syntetyczne które są na przykład sztywniejsze bo imitują naturalną szczecinę. Ale tak zazwyczaj najpopularniejsze pędzle syntetyczne są bardziej miękkie. Widzicie, tutaj mam pędzel syntetyczny, on jest bardzo miękki już kolejne warstwy możemy sobie malować pędzlami syntetycznymi. Ale również niektóre marki czy firmy produkują pędzle naturalne bardzo miękkie. I tutaj mamy na przykład pędzel Rosemary. To są takie pędzle angielskiej firmy Rosemary Coe, chyba to jest ta firma. I tutaj mamy akurat pędzel taki miękki bardziej, też przypomina trochę szczecinę, ale jest bardziej miękki, czyli umożliwia już kolejne warstwy nakładanie farby na mokro. I to jest akurat taki borsuk, naturalny pędzel z borsuka. Te pędzle są dość drogie, trudno je dostać. No ja nie uważam, że tutaj zwierzęta... Są zabijane przy produkcji pędzli. Myślę, że po prostu zwierzęta się strzyże, żeby uzyskać włosie, powiedzmy, zapewnia im się jakieś pożywienie i w hodowli one sobie żyją, i pozyskuje się z nich włosie. Nie uważam, żeby za każdym razem, kiedy pobiera się włosie z borsuka, się zwierzę zabijało. I teraz tak, tutaj mam również pędzel, który jest zazwyczaj kojarzony z akwarelą. To jest pędzel z sobola. To jest chyba nawet czerwony akurat soból, ale jest też taki soból koliński, to jest jakaś tam łasica. I też te pędzle są no, bardzo dobre, one są sprężyste, bo sobolowe pędzle bardzo są sprężyste i kiedy nakładamy farbę, widzicie, to ten pędzel się tak ugina, ale jest bardzo miękki. Najbardziej popularny pędzel do akwareli, ale w technice olejnej on bardzo dużo farby łapie, i z rozrzedzoną farbą można kolejne warstwy, już takim miękkim, nawet sobolowym pędzlem, sobie malować, ale możecie też zerknąć na jakieś imitacje, gdyż to jest, no, to jest dość takie, no, można powiedzieć, kosztowne malowanie farbą olejną, pędzlami do akwareli, bo te pędzle są drogie. Tutaj jest akurat taki rozmiar szóstka, to on kosztuje około 40 zł i Poprzez rozpuszczalniki, których używamy, na przykład do czyszczenia, czy, czy po prostu do rozrzedzania, to to włosie delikatne, sobolowe może się szybko zniszczyć. Więc polecałbym, jeżeli chcecie miękkie jakieś pędzle już na kolejne warstwy, to naprawdę sięgnąć sobie po pędzle syntetyczne. Tutaj jest ciekawy pędzel, ja bardzo dużo tych akurat używam pędzli, bo one są niedrogie, to jest akurat firma Renesans. 1006R i często właśnie okrągłe, no tutaj często pędzle mają taką, widzicie, on jest taki trochę sztywny, bo ma tak klej jakby gumę jakąś arabską, ale wystarczy wodą go zmoczyć i on już jest taki miękki. I tutaj włosie na przykład w tej serii, tutaj jest porównywalne właśnie do pędzla sobolowego. Te pędzle są niedrogie, są dość dobre, włosie nie wypada. W ogóle powiem Wam, że często spotyka się zestawy pędzli i często ludzie się mnie na przykład też pytają, czy warto jest kupić sobie zestawy jakieś pędzli, czy kupować na sztuki. I powiem wam, że te pędzle, które kupujemy na sztuki, one są trochę lepszej jakości. Zestawy są kuszące, bo tam na przykład za 6 sztuk tam płaci się powiedzmy 10 zł nawet nieraz, ale zazwyczaj jakość tych pędzli jest dużo, dużo. Słabsza. E, czyli powiem Wam jeszcze, może tutaj zaznaczę, zaakcentuję tę podstawową różnicę, że pędzle naturalne, czyli Szczecina, powiedzmy, czy taki Borsuk, one dają taki właśnie ślad naturalny, trochę postrzępiony i po prostu jest to bardziej takie malarskie, aż syntetyki. Widzicie tutaj, na przykład, jest dobry pędzel. Dużo ludzi lubi ten pędzel. To jest Seria 1001F. On jest dobry do takiego, na przykład, zobaczcie, jak to włosie się układa. Widzicie, ono umożliwia takie, powiedzmy malowanie też ciekawych śladów. Oczywiście wszystko zależy od tego, co wy lubicie, jak malujecie, ale zasadnicza różnica jest taka, że w malarstwie takim tradycyjnym, olejnym, realistycznym, sprawdzi się szczecina na pierwsze warstwy, kolejne warstwy jakimiś miękkimi pędzlami, no, i końcówki, czyli te wykończenia, no to już takie miękkie syntetyki również się sprawdzą. I jeszcze, może tylko zaznaczę tutaj, powiem Wam, podpowiem, bo też czasami się mnie ludzie pytają, jakie te pędzle sobie kupić. No to ja Wam powiem, że pędzle szczecinowe muszą być. Trochę lepszej jakości, bo takie zwykłe szczeciniaki, one są w jakichś zestawach tam za niewielkie pieniądze, ale jakość ich jest słaba. One nawet niekiedy mają przycinane włosie tutaj na końcówce, żeby było równo, i nie mają tej flagi, czyli tego rozdwojenia. Widzicie może tutaj, że to włosie, o, może tutaj tego nie widać akurat, ale każdy praktycznie z tych włosów w dobrych pędzlach szczecinowych jest rozdwojony na końcu i to chwyta dużo farby chwyta i po prostu pozwala dość grubo, fajnie malarsko sobie malować więc tak, ja Wam mogę polecić już kiedyś też polecałem firma Colibri Seria 2012 to jest taka trochę lepsza seria. Te pędzle no nie są jakieś bardzo drogie. One są dobrej jakości bielona szczecina. Posiada takie charakterystyczne właśnie dla dobrych szczecinowych pędzli. Właściwości z tym, że musicie zauważyć, że włosie jest dość krótkie. Tutaj też mogę polecić Wam Renesans Seria 2001F. Jeszcze troszeczkę nawet jakościowo jest lepszy. Widzicie? Bardziej trzyma, trzyma taki punkt. Ten point to się nazywa. Też jest rozdwojone włosie. Widzicie? Włosie jest ułożone. Naturalna krzywizna włosia jest ułożona tak, że jest ten punkt. Bardziej, że kiedy złapiemy farbę, to umożliwia nam takie właśnie malowanie. Widzicie, że tutaj włosie jest tak pozakrzywiane w tę stronę, że ono udaje się właśnie do tego, aby formować taki szpic. Czyli tutaj renesans, polecam seria 2001. Na przykład F, też są filberty z tej serii 2001. Dobre, bardzo dobre pędzle. I teraz tak, jeżeli was stać i chcecie sobie zamawiać pędzle z Anglii, to też dobre pędzle są Rosemary właśnie Co. To są pędzle no też dobre tu ten akurat już jest trochę używany mają rozdwojenie na końcu włosie też jest formułowane właśnie w taki point też są ciekawe kształty bo tu mamy też z tej firmy Rosemary taki pędzel z takim długim włosiem widzicie taki się nazywa Egbert i też umożliwia takie ekspresyjne właśnie ślady uzyskiwać to ze szczecinowych to mogę polecić właśnie ten Renesans, seria 2001F, Colibri sobie możecie rozważyć, 2012 seria, no i coś z Rosemary. Później tak, niekiedy też takie tanie, zwykłe, postrzępione jakieś szczeciniaki się przydadzą, oczywiście. Pędzle to trzeba mieć różne i różne jakości, ale kiedy malujecie tak bardziej kontrolowanie, że kontrolujecie po prostu to jak jest farba nakładana, no to polecam takie trochę lepsze pędzle szczecinowe. Później tak, z sobolowych pędzli Czyli tych naturalnych charakterystycznych do akwareli, no to bym wam nie polecał, gdyż one są drogie, szybko się niszczą, powiedzmy, i po prostu, no fajnie się bardzo fajnie się nimi maluje, one są sprężyste włosie, łapią dużo farby, zwłaszcza rozcieńczonej, umożliwiają bardzo na mokro malowanie, ale raczej, raczej polecałbym wam coś syntetycznego. Tutaj na przykład też ten pędzel, one są dobrej jakości, są niedrogie. I to jest seria 1006R z renesansu, ale również kolibri. Też ma nawet takie pędzle. Też tam gdzieś mam, ale też są drogie. Syntetyczny sobul, czyli jakiś miękki pędzel syntetyczny. Tutaj mogę polecić również coś z kolibri Syntetyczne Mangusta. On jest taki bardziej trochę sztywny syntetyk. Ale mm, też nie posiada tych, mimo że jest to syntetyczna mangusta. Bo też Winsor Newton, firma robi takie pędzle z mangusty syntetycznej. One tych właściwości pędzli naturalnych nie posiadają. Są trochę takie po prostu sztywniejsze syntetyki. I teraz tak bardziej miękkie, naturalne pędzle, umożliwiające naprawdę fajne, fajne malowanie. No to też Rosemary, pędzle z Borsuka. Na przykład polecam serię 279, chociaż też trzeba te pędzle zamawiać gdzieś tam w Anglii, więc jest to trochę problematyczne i taki też pędzel często popularny, on nawet ładnie wygląda, taki jest, można powiedzieć, przyjemny dla oka, to jest seria 1001F z renesansu, taki miękki też syntetyk, umożliwiający takie Malowanie powiedzmy takich plam bardziej ostrych krawędzi. Czyli tak, podsumowując, no to pędzle, tak jak wszystko, musicie kombinować. Polecam również chodzić sobie, jeśli macie jakiś sklep w swojej miejscowości, albo na przykład też gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania, no to pędzle dobrze jest zamawiać w sklepach stacjonarnych. Gdyż wtedy możemy sobie wybrać kol konkretną sztukę, bo w pędzlach często jest tak, że się zamawia przez internet, i niektóre pędzle, zwłaszcza szczecinowe, są trochę lepiej zrobione. Niektóre sztuki, a niektóre sztuki, seria niby ta sama, a są trochę gorsze. Więc sobie po pojechać, pójść do sklepu plastycznego. Dobre szczecinowe pędzle można sobie kupić w sklepie stacjonarnym. Syntetyki raczej wszystkie są tak samo, dobrej jakości. Możecie zamawiać w sklepach internetowych. Tutaj też mogę polecić firmę Colibri. Na polskim rynku dość dobrze sobie radzi ta firma. Robi dobre produkty. Renaissance robi ciekawe pędzle. Później Winsor Newton. No takie robi, powiedzmy drogie, bardzo są, ale też jakościowo nie są jakieś bardzo dużo lepsze od, na przykład Kolibri czy Renaissance. I jeszcze ostatnia, no to opcja. Dla takich osób, które no już są trochę bardziej zaawansowane, może już trochę żyją z tego malarstwa, no to mogę rough sobie zamawiać. Możecie z Anglii. I teraz tak, jeszcze jedną rzecz. No to też w podsumowaniu chcę powiedzieć: możecie sobie na początku używać większych pędzli do podmalówki szczecinowych, kiedy na olejno malujecie. Później stopniowo, kiedy już kolejne warstwy na mokro powstają, no to przechodzi do pędzli bardziej miękkich, gdyż one już tak nie będą drapać powierzchni obrazu, no i też umożliwią później wypracowanie detalu, bo powiem Wam, że detal, czyli szczegóły, jakieś mniejsze rzeczy, jakieś takie, no po prostu jakieś tam szczegóły, detale, no to lepsze są pędzle jednak bardziej miękkie, jakieś syntetyczne powiedzmy. Ok, to tyle w tym temacie. Chciałem powiedzieć o pędzlach. Też może jeszcze tylko powiem, że jak będziecie chcieli kupować sobie zestawy, bo też często są cenowo niby atrakcyjne, no ale w zestawach syntetyki, ok, ale szczecinowe pędzle z zestawów, takich tańszych zestawów, no nie mają tej niestety właściwości. Że to w włosie jest takie trochę jakby upakowane, sklejone, że nie jesteśmy w stanie ocenić nawet w sklepie, czy pędzel jest dobry. Czyli szczecinowe pędzle raczej na sztuki, a syntetyki, no to można się pokusić o jakieś zestawy. Ok, tyle w tym materiale, tyle chciałem Wam powiedzieć. Możecie sobie zerknąć na różne, różne pędzle. A jeśli macie na przykład jakieś pytania, no to ja też tych pędzli trochę mam. Sporo też w pracowni, więc mogę Wam coś doradzić, bo to też zdaję sobie sprawę, że różni ludzie różne style preferują, ale myślę, że pędzli mamy na rynku taką dostępność, że praktycznie wszystko jesteśmy w stanie w każdy sposób namalować i znaleźć pędzle dobre dla nas. Ok, tyle w tym materiale. Trzymajcie się. Cześć.